Lipie mają swoją tożsamość i są jedną z najbardziej wyrazistych kultur etnicznych w Polsce. Zasadnicze cechy tej tożsamości wynikają z historii i warunków życia w regionie. Nie znali na przykład zjawiska pańszczyzny, bo byli ludem podlegającym tylko królowi. Nie było panów rozwiązujących problemy, tylko sami musieli sobie ze wszystkim radzić. Stąd poczucie niezależności, samodzielność, przedsiębiorczość, kreatywność konieczna przy wykorzystywaniu darów boru i lasu oraz rolnictwa na słabych glebach. To rodziło szczególnie mocną wspólnotę rodzinną i sąsiedzką. To także źródło zamiłowań artystycznych na Kurpiach. Za tę miłość i przywiązanie do Kurpi i kurpiowszczyzny po raz 21 raz wręczono kurpiki, czyli kurpiowskie Oscary, nagrody prezesa Związku Kurpiów. Co roku przeżywamy na nowo, to jest niesamowite wrażenie. Kurpiki się nie zastarzały. Były takie osoby, w tym roku mamy 20. galę, a w ogóle 21. rozdanie kurpików. Dzisiejsza gala odbywa się dosłownie dzień po weselu kurpiowskim w Kadzidle. To są takie się śmiejemy, że to są przenosiny. Dzisiaj są przenosiny po prostu. Ja tego też mam taką kokardkę biało-zieloną, taka weselną kokardkę w kurpiowskich biało-zielonych kolorach. Ostrołęckie Centrum Kultury, w którym w tym roku odbyła się gala kurpików, stała się centrum mocy i kultury kurpiowskiej. Uroczystość rozpoczął dźwięk ligawki i hymn Związku Kurpiów. Jedna z jego zwrotek głosi: w Myszynieckiej Puszczy stoi dom wyniosły, z ojca, dziada i pradziada kurpie tutaj wyrosły. Na scenie zaprezentowali się skrzypaczka Magdalena Konieczek oraz w obszernym programie ze śpiewem i tańcem zespół Kurpianka z Kadzidła. Gali kurpików patronuje dwóch marszałków: mazowiecki i podlaski, trzech starostów ostrołęckich, łomżyński i przasnyski, jeden prezydent Ostrołęki. Laureatów kurpików prezentowali uczestnikom Iwona Choroszewska-Zyśk, wiceprezes Związku Kurpiów, i Juliusz Jakimowicz, dyrektor skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie. Pierwszy tegoroczny kurpik w kategorii twórczość ludowa trafił do rąk wycinankarki i hawciarki, która tworzy wyroby plastiki obrzętowej, pisanki. Wykonuje m.in. byśki i nowe latka. To pochodząca z gminy Kadzidło Genowefa Staśkiewicz. Ja myślałam, że już skończę, że jeszcze kurpik, że już skończę pracę, a teraz będę musiała na nowo zaczynać. No bo jak mam jeszcze do siebie parę kurpika, no to teraz muszę jeszcze więcej pracować. Nie, po prostu ożyłam tak tym i doszło do mnie, że to jest nie koniec tej mojej pracy. Kolejny kurpik w kategorii muzyka i taniec otrzymał absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, który prowadzi lekcje mistrzowskich skrzypiec w Kadzidle w ramach kurpiowskiej szkoły tradycji. Mieszkaniec gminy Zbójna Marcin Drabik. W tej samej kategorii kurpika otrzymał łomżyński zespół Skiela Kapela. Powstali w 2015 roku z inicjatywy Grzegorza Sekmistrza. Kapela gra energetyczny folk w oparciu o pieśni i melodie kurpiowskie. Na scenie pojawili się w komplecie, czyli Agnieszka Rzenek-Pawczyńska, którą starosta Łomżyński nazwał Złotym Srebrem, oraz Adam Mordasiewicz, Janusz Korsan i Grzegorz Sekmistrz. Duże wrażenie, że to zawsze dla nas, że dostaliśmy taką nagrodę. Dużo to było pracy, by zapracować na tą nagrodę i że zobaczono nas, bo po prostu gramy trochę inaczej, w cudzysłowiu. Jest to muzyka folkowa, dużo tam wpływów muzyki jazzowej, soulowej i funkowej, także bardzo się cieszymy z tej nagrody. Repertuar ludowy jest bardzo szeroki, więc na pewno gdzieś tam do tej skarbnicy wiedzy takiej korzennej na pewno coś znajdziemy fajnego i weźmiemy na warsztat i na pewno fajnie to opracujemy. W kategorii promowanie regionu Kurpika 2021 otrzymał artysta, dzięki któremu superbohaterowie popkultury kurpieją, jak na przykład Kapitan Ameryka czy Harley Quinn. Powstają dzięki niemu również kurpiowscy superbohaterowie, jak Puscak Chyzy, Hachaluza i Wycinanka. Za tę twórczość kurpika otrzymał Marek Sachmata. Przeważnie skurpiam postacie komiksowe. Biorę typowego bohatera, np. Kapitana Amerykę, i ubieram go w strój kurpiowski, a z tyłu daję kurpiowską wycinankę. Tak samo robię np. z innym bohaterem, jak z Iron Manem. I poza tym jeszcze też od jakiegoś czasu też tworzę własny uniwers, gdzie oni się nazywają Dryksi, czyli od drygu, czyli po kurpiowsku od daru, od darowania, coś takiego. Kurpik w kategorii pracodawca trafił do browaru rzemieślniczego Balans. Właściciele Dorota i Sławomir Topa produkują pierwsze od 135 lat rzemieślnicze piwo na Kurpiach. Za budzenie tożsamości kurpiowskiej statuetka kurpika powędrowała do Koła Gospodyń Wiejskich z Żelaznej Rządowej. W kategorii edukacja regionalna kurpika otrzymała Marianna Aniceta Zalewska. Z kolei pani Laura Bziukiewicz, której specjalnością są koronki, wykonywane po mistrzostku frywolitki oraz jest założycielką prywatnego Muzeum Kurpiowskiego w Wachu, otrzymała kurpika w kategorii ochrona dziedzictwa kulturowego.
Choć kurpiki są za 2021 rok, to jednak kapituła chciała wyraźnie podkreślić niezwykle ważne i dobre wydarzenie w historii Kurpiów, za jakie uważają przekazanie skansenu w Nowogrodzie samorządowi województwa podlaskiego. Tę prestiżową nagrodę odebrał wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś. Muszę o to tradycję dbać, bo mój dziadek, który już jest na górze, patrzy na mnie i jest ze mnie dumny, że mogę realizować jego cele, bo dziadek z babcią byli bardzo oddani kulturze kurpiowskiej, działali na rzecz Kurpiów i myślę, że ja jako ten następca będę również dbał i dziadkowie ze mnie się cieszą, że mogę w swój czas wykorzystać. To zaszczytne wyróżnienie, bardzo prestiżowe. I się czuję dumny, że jestem w takim doskonałym gronie artystów, ludzi, którzy działają na rzecz Kurpiów i to nobilituje, ale też zachęca, jest takim drogowskazem do działania na rzecz Kurpiów. Mam nadzieję, że nasz skansen w Nowogrodzie imieniem Adama Chętnika będzie dowodem tego, że można więcej zrobić dla Kurpiów, można chwalić się artyzmem kurpiowskim w całym kraju. A na pewno parlament lokalny, czyli nasz wojewódzki sejmik, będzie dobrą platformą, żeby promować tą kulturę, żeby ją pokazywać ludności, żeby bardziej doceniać, bardziej dbać i nasza perełka w Nowogrodzie dostanie nowego blasku. Za działalność publiczną Kurpika 2021, za doprowadzenie do wpisania kurpiowskiej kultury bartniczej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO otrzymała etnolożka Joanna Cicha-Kuczyńska. Razem ze społecznością kurpiowską pracowaliśmy nad bardzo dużym wnioskiem, nad wpisem kultury bartniczej na listę UNESCO. Był to drugi polski wpis po szopkarstwie krakowskim, także to jest bardzo wielkie wyróżnienie dla tego regionu, że wpisaliśmy kulturę bartniczą na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję, że mogę być z Wami dzisiaj. W tej samej kategorii Kurpika odebrały panie z Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca, a w kategorii talent Kurpik przypadł Zenonowi Kowalczykowi, kierownikowi Galerii Ostrołęka, który zajmuje się malarstwem, grafiką, fotografią i rysunkiem. To był wieczór pełen emocji i wzruszeń, bo gdyby w Warszawie zabrakło Zamku Królewskiego, a w Krakowie Wawelu, to byłyby to bardzo bolesne straty, ale nie groźne dla ich struktury miasta. Gdyby Kurpiom zabrać język, taniec, wycinanki, fafernuchy, chawki, byśki, rzeźby, nic by na tej ziemi nie zostało, co jest cenne, mówił ze sceny wójt Kadzidła. Kurpie są społecznością stworzoną i trwającą tylko i wyłącznie dzięki kulturze. Potrzebują mocnych sojuszników, bezinteresownych i wspaniałych, cudownych ambasadorów, którzy nic od nich nie chcą. Kurpie natomiast chcą, aby nieśli wierność i oryginalność kurpiowską na cały świat. Uroczystość tegorocznych Kurpików uświetnił koncert Miodowej Kapeli z Łomży. Laureaci zeszłorocznego Kurpika, czyli kapela Miód na Serce. Na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie odbyły się uroczyste powiatowe obchody Dnia Strażaka oraz jubileusz 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Były liczne podziękowania za zaangażowanie i trud włożony w wypełnianie strażackiej misji, odznaczenia oraz awanse. Młodszy brygadier Andrzej Kalinowski przypomniał także, jaką drogę w ciągu tych 30 lat przemierzyła powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Zambrowie. W tym roku przypada 30. rocznica powstania Państwowej Straży Pożarnej. W przeciągu 30 lat Państwowa Straż Pożarna dynamicznie rozwijała się i wprowadzała innowacyjne rozwiązania. Również Zambrowska Straż Pożarna dostosowywała do zmieniających się realiów wytycznych oraz procedur ratowniczych. 1 lipca 1992 roku w ramach Organizacji Państwowej Straży Pożarnej w Polsce powstała Komenda Rejonowa, jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie. W obchodach poza strażakami pracującymi w Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie udział wzięli m.in. wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski, senator RP i prezes zarządu oddziału powiatowego OSP RP Marek Komorowski, radny województwa podlaskiego Piotr Modzelewski, podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, starszy brygadier Sebastian Zdanowicz, kapelan strażaków ksiądz kanonik dr Grzegorz Śniadach, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych oraz zaproszeni goście. Poczucie bezpieczeństwa to jedna z najważniejszych potrzeb, które my wszyscy odczuwamy, a jednocześnie jest to
najważniejszy, czy jeden z najważniejszych obowiązków państwa, aby wszystkim to poczucie bezpieczeństwa zapewnić. Dlatego polski rząd, rząd tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, w ostatnich kilku latach przeznacza ogromne pieniądze na dofinansowanie służb mundurowych, bez których sprawnego funkcjonowania to bezpieczeństwo nie byłoby możliwe. Niezwykle podniosłym momentem było nadanie odznaczeń, wyróżnień i awansów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał brązowe odznaki zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej starszemu ogniomistrzowi Arturowi Leoniakowi, starszemu ogniomistrzowi Piotrowi Milczewskiemu oraz starszemu ogniomistrzowi Rafałowi Rochowi Mioduszewskiemu, zaś stopień starszego kapitana kapitanowi Damianowi Leszczyńskiemu. Podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej natomiast z okazji Dnia Strażaka nadał stopień młodszego ogniomistrza starszemu sekcyjnemu Tomaszowi Skarżyńskiemu oraz stopień starszego sekcyjnego sekcyjnemu Kamilowi Bujno. Podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka wyróżnił nagrodą pieniężną starszego ogniomistrza Rafała Rocha Mioduszewskiego, a także przyznał złote, srebrne oraz brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa i za zasługi dla pożarnictwa powiatu zambrowskiego. Wręczono także pamiątkowe medale z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Powędrowały one m.in. do radnego województwa podlaskiego Piotra Modzelewskiego oraz kapitana Jacka Bargielskiego, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Powiat Zambrowski w ostatnim czasie może pochwalić się tym, że pozyskuje nowe auta, nowy sprzęt i to zarówno w ramach sejmiku województwa podlaskiego, ale również w ramach współpracy z Państwową Strażą Pożarną, w ramach rządowych projektów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Również są przygotowywane projekty w tym zakresie. Jubileusz 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej świętowany był w każdej komendzie powiatowej w województwie podlaskim. Dzisiaj w Zambrowie kończymy, można powiedzieć, na terenie województwa podlaskiego obchody powiatowego Dnia Strażaka i też świętujemy 30-lecie Państwowej Straży Pożarnej. To był ważny moment. Państwowa Straż Pożarna, jeżeli sięgniemy 30 lat temu, spojrzymy na wyposażenie, na przygotowanie, wyszkolenie, to jest epoka. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej weszła w życie 1 stycznia 1992 roku. 25 lutego został powołany pierwszy komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Felix Dela, któremu powierzono zadanie przeprowadzenia transformacji straży pożarnych w jedną zhierarchizowaną Państwową Straż Pożarną oraz stworzenie systemu ochrony przeciwpożarowej. Natomiast 1 lipca jest uważany za formalny początek Państwowej Straży Pożarnej. Dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznawane przez Zarząd Województwa otrzymały 4 podlaskie samorządy. Miasta Białystok i Łomża oraz powiaty kolneński i sejneński. W Urzędzie Marszałkowskim umowy z beneficjentami podpisali marszałek Artur Kosicki oraz wicemarszałek Marek Olbryś. Te działania są bardzo istotne z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami. Dzięki tym inwestycjom będą osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać z obiektów sportowych, uprawiać sport, będą mogły korzystać z edukacji, czy też z domów kultury, czy innych ośrodków, z których powinny na co dzień korzystać. Także bardzo serdecznie w imieniu własnym, ale też wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego panom dziękuję za te inwestycje, bo one są bardzo ważne. Likwidowanie barier, na które napotykają osoby z niepełnosprawnościami, jest bardzo ważne i jak podkreślił wicemarszałek Marek Olbryś, Zarząd Województwa nie jest wobec nich obojętny. Przyznane pieniądze pozwolą dofinansować prace budowlane zwiększające dostępność w 4 obiektach użyteczności publicznej. Miasto Łomża otrzymało blisko 648 tysięcy złotych. Pieniądze uzupełnią budżet projektu budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży. Cieszymy się niezmiernie, że kolejne środki trafią na realizację tej inwestycji. Otrzymaliśmy już z Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie. Otrzymaliśmy nie tak dawno też z Urzędu Marszałkowskiego od Marszałka Województwa Podlaskiego, od Zarządu środki w ramach wsparcia dla gmin i dla powiatów. I teraz kolejne środki na przystosowanie tego obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Z kolei miasto Białystok otrzymaną dotację 648 tysięcy złotych przeznaczy na realizowany projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 46 w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej. Powiatowi sejneńskiemu na realizację drugiego etapu budowy budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Sejnach Zarząd Województwa Podlaskiego przekazał blisko 152 tysiące złotych. Powiat sejneński od kilku lat zabiegał o środki na budowę środowiskowego domu samopomocy. W zeszłym roku udało się, zrealizowaliśmy pierwszy etap budowy tego budynku.
Drugi etap rozpoczął się w tym roku. W tej chwili budynek jest na ukończeniu i dzięki wsparciu, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, tutaj podziękowania panu marszałkowi Arturowi Kosińskiemu, panu marszałkowi Markowi Olbrusiowi, całemu zarządowi. Dzięki tym środkom finalizacja drugiego etapu będzie możliwa. Z tegorocznej dotacji 166 tysięcy złotych przeznaczonych zostanie na poprawę dostępności budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Kolnie. Inwestycja dotyczy budowy windy w liceum ogólnokształcącym w Kolnie. Jest to nasza jedyna szkoła o takim profilu. Chcemy poprzez rozbudowę tego obiektu zmniejszyć bariery dla tych osób i chcemy, żeby wszyscy uczniowie, którzy tylko chcą, w naszej szkole mogli się uczyć. Ja z tego miejsca serdecznie dziękuję władzom województwa za tą dotację. PFRON od ponad 30 lat wspiera rehabilitację osób z niepełnosprawnościami poprzez zakup sprzętu rehabilitacyjnego, likwidację barier oraz wsparcie ich zatrudnienia. My, młode dziewczoki, we wszystko, co dziadek Godo, nie żyżamy. To się rozwo obłokały i czekamy pod krzemna dziotka. Zespoły, śpiewacy i instrumentaliści, gawędziarze oraz wielbiciele kurpiowskiej kultury zjechali do Nowogrodu. Po raz 29 odbyły się Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej. Zitojta do nas. Wszyscy kurpie i wszyscy inaczej odziani. Tą tradycyjną formułą używaną w Związku Kurpiów powitał uczestników i widzów Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego. Teren skansenu jest symbolem kultury kurpiowskiej i Dni Kultury Kurpiowskiej dobrze, że dzieją się właśnie tu na terenie skansenu. Skansen musi być otwarty na takie propozycje. Miło, że możemy gościć tu wszystkich artystów z całej Kurpiowszczyzny na naszym terenie, ale nie tylko, bo też z Mazowsza są zespoły, są gawędziarze, śpiewacy i to jest święto kultury kurpiowskiej w skansenie kurpiowskim, ale na całych Kurpiach można powiedzieć, bo ja nie dzielę Kurpiów mazowieckich i podlaskich. My jesteśmy jedną wielką, wspaniałą rodziną i dzisiaj święto rodzinne Kurpiów na naszym terenie. Od początku organizatorem Dni Kultury Kurpiowskiej jest Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. Po raz pierwszy w całej tradycji kurpiowskich spotkań scena stanęła w pobliżu zabytkowego młyna wodnego. W tamtym roku robiliśmy te Dni Kultury jeszcze w warunkach pandemicznych, także był wyłącznie koncert laureatów, czyli zespoły nagrywały się online'owo i potem te najlepsze pokazywaliśmy tutaj na terenie skansenu. W roku bieżącym normalna praca, czyli normalna selekcja, skutkiem czego mamy aż 53 wykonawców z trzech województw. Z województwa podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego. Także po raz pierwszy współorganizatorem wydarzenia była Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego, Muzeum Skansen Kurpiowski imienia Adama Chętnika. Jednostka Kultury Województwa Podlaskiego, tak jest od 1 czerwca i to co dobre będziemy kontynuować, chociażby ten przegląd z tak długoletnią historią, to co dobre kontynuujemy, wprowadzimy nowe elementy, nowe imprezy, nowe klimaty kurpiowskie w skansenie. Już teraz, szanowni państwo, zapraszam serdecznie 21 sierpnia na niedzielę Świętego Rocha. To też cykliczna, długoletnia impreza organizowana tutaj już przez skansen samodzielnie, tym razem już pod zarządem województwa, pod skrzydłami zarządu, samorządu województwa, sejmiku. Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców, nie tylko Nowogrodu, Kurpiów, ale całego województwa podlaskiego i innych części kraju, bo skansen jest tak piękny, że przyciąga coraz więcej turystów z całego kraju i nie tylko. Mieliśmy kilka dni temu tutaj wizytę gości z zagranicznych, z miast partnerskich, miasta Łomży. Byli ludzie z Włoch, Bułgarii, Ukrainy. Wszyscy byli zachwyceni. Jacek Chętnik, wnuk założyciela skansenu w Nowogrodzie i piewcy Kurpiowszczyzny, jest zawsze obecny podczas przeglądów i Dni Kultury Kurpiowskiej. Jak mówił, to jego dziedzictwo. Dni Kultury Kurpiowskiej powinny być nieco większym teatrum, tak bym to określił. I sądzę, że powinno się znajdować nieco więcej Kurpiów. To, co pani Ela Parzyk powiedziała ze sceny i pan marszałek, że to jest Nowogród, kultura kurpiowska, ale to jest kultura kurpiowska dla całego regionu kurpiowskiego. I jest to cząstka bardzo mocna kultury narodowej, co ja zawsze podkreślam i cieszę się, że sobie to popłynęło. Na pewno by tu dziadek czuł niedosyt i by myślał tak, co zrobić, żeby w jednym terminie
19 czerwca nie odbywały się razem. Dni Kultury Kurpiowskiej i Wesele Kurpiowskie w Kadzidle, które ściąga mnóstwo gości, szczególnie jadących z Polski, prawda, dalej w Kurpie nie wjeżdżają. Natomiast tam mają wszystko, co mogą mieć, jeśli idzie o folklor kurpiowski. I tego mi brakuje. To jest zadanie, jakie na pewno sobie wyznaczamy na przyszłość. Jak to jest być prawdziwym Kurpiem, który kultywuje tradycje swoich przodków i przekazuje swoją wiedzę kolejnym pokoleniom? W Nowogrodzie spotkaliśmy przedstawicieli zespołu Kurpie Białe z Dąbrowy. Justyna Godlewska i Sylwester Chojnacki wychowywali się w kulturze kurpiowskiej. To jest ogromne wyróżnienie. Od zamierzchłych czasów Kurpie byli nacją wyróżnioną już przez króli dawnych naszych, polskich. Czujemy to do dziś. Tak gdzieś tam wewnętrznie czujemy to i no, staramy się to utrzymać. Szczycimy się tym. Tu jest ojciec, tu jest córka, a sam rodziców również miał w zespole, więc chyba najłatwiej się nie da. To jest najprostsza droga. Najprostsza droga. Wielopokoleniowe zespoły. Od dziecka do dorosłych. Nowogrodzki skansen rozbrzmiewał muzyką i śpiewem kurpiowskim, ale słychać było także uderzenia młota kowalskiego. Podstaw kowalstwa można było nauczyć się w kuźni, a w niej prawdziwy kowal. Dawniej kowale produkowali lemiesze, gwoździe, siekiery, łańcuchy oraz inne narzędzia i przedmioty z żelaza. Lubię tym się zajmować. Najbardziej to interesuje dzieci. Przeważnie postukać sobie młotkiem, wystukać jakąś muzyczkę, coś takiego, w ogień popatrzeć, zobaczyć jak działa miech i w ogóle jak to się gnie, dlaczego to się rozgrzewa, a nie na zimno. Takie tam różne pytania ich interesują. Tkactwo było najczęściej zajęciem sezonowym uprawianym głównie przez kobiety na wsi. Umiejętności przekazywano z pokolenia na pokolenie. Prawie w każdym domu znajdowało się krosno, na którym wytwarzano tkaniny, wykorzystywane później do szycia ubrań i materiałów dekoracyjnych. Wśród surowców dominowały len, konopie i wełna, a od połowy XIX wieku także bawełna. Właśnie podstaw tkactwa można było nauczyć się w Nowogrodzie. Kiedyś na Kurpiach tkanie, tkactwo, szmaciaki, słomianki czy tam inne rzeczy były dodatkowym dochodem. Te ziemie nasze, no teraz troszkę tak inaczej, ale nie są bogate, są piaszczyste, więc nie było wielkich dochodów, a chodniki, tkanie chodników właśnie było takim dodatkowym jakby przychodem. Harmonia pedałowa stała się nieodłącznym elementem kapel ludowych, zwłaszcza na terenie Puszczy Zielonej. Najczęściej w skład kapel poza harmonią pedałową wchodziły także skrzypce oraz bębenek ręczny. Gry na tych tradycyjnych instrumentach również można było spróbować. Od małych lat lubiłem muzykę kurpiowską, bo jestem wychowany tam na terenie Myszyńca, stamtąd pochodzę. No i zawsze chciałem, a z początku grałem na akordeonie, ale bardzo mi się podobała harmonia pedałowa. Tutaj się czterema palcami gra, a na akordeonie pięcioma, nie? Trochę jest trudniej, nie? I tu trzeba razem i te pedały i te wszystko, żeby to wszystko tak, żeby to się ładnie, no i no, jak człowiek chce, to się wszystko nauczy. To tylko trzeba mieć, jak to mówią, w głowie i w sercu to się nauczy i zamiłowanie do tego. Pozdrawiam was wszystkich, drodzy widzowie, i życzę wam wszystkiego najlepszego, to co najlepsze, żeby was w życiu nie opuszczało. Leluje gwiazdy zielki, czyli wycinanka kurpiowska to symbol tożsamości i regionu kurpiowskiego. Historia wycinanek sięga lat 80. XIX wieku. To wtedy pojawiają się pierwsze wzmianki na ich temat. Pierwotnie zastępowały firanki i zazdrostki, na których nie wszyscy mieszkańcy wsi mogli sobie pozwolić. Papier był tańszym tworzywem niż materiał na firanki, dlatego właśnie z papieru wycinano wzory, a następnie zdobiono nimi okna. Używano do tego nożyc do strzyżenia owiec. W Nowogrodzie także najmłodsi podziwiali to niezwykle precyzyjne zajęcie, jak na przykład Marcelina z Nowogrodu. Mała gwiazda wycina... Powiesz nam, co robisz tutaj? Koguta. Kogutki. Kogutka, tak? A powiesz, jak masz na imię? Marcelina. Marcelina. A skąd jesteś, Marcelinko? Skąd przyjechałaś? Z Polski. Przez wiele godzin na scenie kolejno swoje talenty prezentowali uczestnicy konkursu 29. Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej. Widowisko przeplatane było występami zespołów towarzyszących, m.in. Skiela Kapela. Do Nowogrodu przyjechały zespoły śpiewacze, instrumentaliści, gawędziarze, zespoły taneczne i kapele ze wszystkich województw kultywujących tradycje kurpiowskie. O, kurpsioneczka, każda boga, każda boga.
wspomnieniami.